Odnaleźli ponad 100 grobowców, ponad 100 starożytnych grobowców. W nich szczątki dorosłych, dzieci i przedmioty sprzed wieków. W Delcie Nilu odkryto 110 starożytnych grobowców. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują pochówki dzieci. Do grobu chowano je w ceramicznych, owalnych sarkofagach. O odkryciu w prowincji Dakachlia, około 150 km na północny wschód od Kairu, poinformowało Ministerstwo Turystyki i Starożytności. Archeolodzy podczas prac wykopaliskowych znaleźli 68 owalnych grobowców z okresu predynastycznego lata 6000-3150 przed naszą erą, a także 37 grobowców w kształcie prostokąta z okresu w historii Egiptu nazywanego drugim okresem przejściowym 1782-1570 przed naszą erą. Odnaleziono także 5 owalnych grobowców z okresu Nagada III od około 3200 do 3000 przed naszą erą. Na szczególną uwagę zasługują właśnie artefakty pochodzące z okresu od około 3200 do 3000 przed naszą erą, kiedy to przez 100 lat rządziła dynastia Hyksosów, zanim przekazała władzę powracającym faraonom. Piramidy w Gizie pochodzą z około 2500 roku przed naszą erą. To niezwykle interesujący cmentarz, ponieważ łączy w sobie niektóre z najwcześniejszych okresów w historii Egiptu z inną ważną erą, czasami Hyksosów, mówił Reutersowi Salima Ikram, egiptolog z Uniwersytetu Amerykańskiego w Kairze. Uczeni starają się zrozumieć, jak Egipcjanie i Hyksosi żyli razem i do jakiego stopnia przyjęli egipskie tradycje. Jak wyjaśnia archeolog Ayman Ashmawi, 68 owalnych grobów predynastycznych pochodzi z czasów cywilizacji Buto z Dolnego Egiptu. Większość tych osób pochowano w kucki z głową skierowaną na zachód. Wśród zmarłych było dziecko, które zostało pochowane w naczyniu ceramicznym. Ta praktyka pogrzebowa wciąż stanowi zagadkę dla badaczy. Warto dodać, że zespół znalazł również drugie niemowlę pochowane w owalnym sarkofagu na cmentarzu w części hyksoskiej. Być może chodziło o potrzebę ochrony delikatnych dziecięcych ciał przez negatywnym działaniem środowiska, nawet jeśli są martwe, tłumaczył Live Science archeolog Noah Farbel. Naczynie jest prawie jak łono, więc chodzi o to, aby przywrócić dziecko z powrotem matce ziemi lub zapewnić mu symboliczną ochronę jego matki. Wśród artefaktów znaleziono także ceramikę, amulety ze skarabeuszem i biżuterię. To kolejne odkrycie w kraju po niedawnym głośnym znalezisku, o którym pisaliśmy. Jak twierdzi App, Egipt nagłaśnia znaleziska, mając nadzieję na ożywienie branży turystycznej, która mocno ucierpiała najpierw w 2011 roku, a teraz w wyniku pandemii koronawirusa.